Cześć, z tej strony Mike. Szósty odcinek z serii Co kopać, tym razem BitTube. Jest ze mną oczywiście, jak w każdym odcinku, Co kopać HPro. Jest, witam. I dzisiaj to już w ogóle Ocean Atlantycki, jeśli o to chodzi, tak? Bo mieliśmy już Ombre, mieliśmy Monero, a dzisiaj BitTube, czyli taka konkurencja można powiedzieć dla YouTube'a, dla DTube'a, dla jakichś tam innych platform tego typu, nie? No, czekaj, bo ten ocean to dopiero będziemy robić. A, tak, no dobrze, to może w takim razie. Może jakieś takie większe jezioro, tego typu rzeczy, nie? Także co w dzisiejszym filmie? A w dzisiejszym filmie, jak to zwykle, strona projektu, pobranie, instalacja, uruchomienie portfela, ponieważ to tylko pobieżnie pokażę, skąd pobrać. Oczywiście link jak zwykle pod filmem będzie. Identyczny portfel jak w przypadku Loki, więc tutaj nie ma co za tym o tym mówić, jaka kopalnia, uruchomienie kopania w Simple Mining i wybór programu do kopania, na końcu przykładowa komenda do minera, czyli jak w każdym filmie, to co na początku stronę. Co to za projekt, powiedz tutaj. Ten BitTube, coś wiesz o tym, czy po prostu kopisz? Ja myślałem, że ty jesteś tutaj od researchu i tutaj sam wykładnie zrobisz. Wykładnie projektu mówisz. No, typowo odpowiadamy na prośbę jednego z widzów, czyli projekt typowy do kopania przez zielonych, ale czerwoni też mogą. Jak właśnie najbardziej. Nie, źle mówię. Mówisz. Co? Źle mówisz. Jest to coin na Kryptonite, ale on jest także opłacalny dla zielonych. Na przykład dla 1060 6-gigabajtowych kart można spokojnie kopać i dać dosyć dobry profit. O, widzicie, jeszcze film się nie zaczął, a tu człowieka już sprostowali do pionu. W każdym bądź razie jest. No i co? Tutaj o tym projekcie może kiedyś zrobię jakiś research poważny, ale generalnie trzeba pobrać portfel, tak? To nas... Jak widać, już strona też tak, teraz, jest jakby bardziej rozbudowana, są wallety jakieś tutaj, no... Ja wiem, że ten projekt no, działa, no chodzi już tam kiedyś na najwięcej, tak. Wiem o nim. Ale tak, oczywiście. Ale trudno, no. Przyjdzie na to czas. Ale zobacz, nawet mają aplikację na iPhone'a, na App Store, zobacz, nie? Wallet Application, tak? Ale nas interesuje tradycyjny do pobrania na komputer. Download Wallet, zobaczcie, też minera można pobrać, no ale akurat nas interesuje Wallet, otwiera nam się link. W moim przypadku Windows X64 jest na Linuxa, jest na Maca, można oczywiście kod źródłowy pobrać w Wallet w wersji 2.0.0.4. No i teraz Wam pokażę, jak ten Wallet wygląda, bo generalnie instalujemy go identycznie. Tak wygląda portfel, wybieramy sobie w jakim katalogu chcemy go zainstalować, on nie musi Wam wrzucać na C, to jest bardzo fajna sprawa, wielki plus z ich strony. Różnicą, no oczywiście na początku samym wybór języka, to też jest taka różnica jak w przypadku Loki, jest to wyboru język polski, angielski, jakieś tam różne mandaryńskie języki i tak dalej. Co ciekawe, nie musicie tego portfela i standardowo jest to domyślna opcja, nie musicie pobierać całego blockchaina. Można połączyć się ze zdalnym węzłem BitTube'a i nie trzeba, zobaczyć, ja mam synchronizowany portfel, kilka minut temu ściągnąłem. No i oczywiście jak chcemy coś odebrać, no to nasz adres portfela jest tutaj, można go sobie skopiować. Tyle o samym portfelu. Teraz tak, co? Przechodzimy do, wybraliśmy kopalnię, nie? Kopalnia Kryptonite CC. Znana wszystkim, wiem, że też korzystasz tak z niej. No, są jeszcze inne, no ale jakby robimy na tym, no tak. Zobaczymy, jak to będzie szło. Wchodzimy na Kryptonite CC, wybieramy sobie BitTube. Oczywiście standardowo już w poprzednich filmach było. Tak, moc sieci 27-48 megaheszy. Hash rate akurat pula 6 z hakiem megahesha. Tak, tutaj zobaczcie. Jeszcze odnośnie może samego BitTube'a, to jeszcze ja może pokażę jedną rzecz. Właśnie to jezioro, bo zobaczcie, co ciekawe, jest na CoinMarketCapie. Czyli już chyba shitcoinem tego nazwać nie możemy. Kosztuje nawet 8 centów. Wartość rynkowa 7 milionów dolarów i dzienny wolumen 82 tysiące dolarów. Oczywiście ktoś może powiedzieć, ale ja więcej kopię dziennie niż 80 tysięcy dolarów. Gdzie to sprzedać? Gdzie to sprzedać? Nie da się sprzedać, nie? No ale jeżeli ktoś kopie ponad 80 tysięcy dolarów dziennie, to gratulujemy. Większość wolumenu na Bitrexie, trochę na Bbicie, trochę na TradeOgrze, jest oczywiście Livecoin. No, tutaj możecie nie sprzedać. No, mniejsza z tym, wracamy do Kryptonite'a. Trudność, patrzę tak,
w miarę ta trudność jest, no chociaż waha się troszeczkę. Tu mieliśmy 2300, jeszcze wcześniej 3800, no to jednak trudność troszeczkę pływa. Jeśli chodzi o BitTube i Profit też, nie? No, ale nie tak powiem. Tak. Nie jakoś tak drastycznie, nie ma takich zmian, tak? Oczywiście. Powiem ci taką ciekawostkę, że w tej chwili nagrywamy i dosłownie w tej chwili dostałem wiadomość, bo mi wyskoczyła z Discorda. Pewien użytkownik się właśnie pyta o komendy do BitTube'a, jak to kopać. My właśnie nagrywamy. To odpowiedz mu, że pozdrawiamy użytkownika bardzo serdecznie. Nie, wystąpił na w tym filmie nie wiedząc o tym i dostanie w tym filmie, jak go obejrzy, będzie miał komendę, jak kopać BitTube'a. Oczywiście zrobię coś, za co mnie wszyscy później bardzo łajają i wpiszę sobie tutaj 1 kilo hash i pokażę, ile to zarobi, tak? Pokazuje 68 centów dziennie. Jest to, z tego co się orientuje, bez odjęcia kosztów prądu, tak? To jest taka cena z samego kilohesza, za ile sprzedamy BitTube'a, tak? No i... Na tą chwilę. Tak, na tą chwilę. To już zresztą w poprzednim filmie pokazywaliśmy i trzeba uświadomić jeszcze jedną rzecz. To bierze kurs z jakiejś giełdy. Nie wiem, być może z Bitrexa, trudno mi powiedzieć, z jakiej giełdy bierze ten kalkulator. To jest pewna pomoc, żeby zobaczyć mniej więcej. Jak ktoś się tutaj sraczki dostaje, że to coś innego, że to nie tak. No ludzie, kochani, to jest jakieś przybliżenie, tak? To jest jakieś przybliżenie, żebyście zobaczyli. Tam u góry jest podana cena. Jak zjedziesz do góry, to tutaj masz... Tak, tu, tak, 8, tak. 8, a tutaj zobaczcie, podaję Lifecoin, C-Rex i TradeOgre. Dobra. Teraz trzeba nam wybrać minera. Co myśmy za minera wybrali, powiedz? XMR Stacka, jak zwykle. XMR Stack oczywiście do pobrania. Ale jak to skonfigurować? Jak to skonfigurować, to wam już pokażę. Za chwileczkę, czyli... Od razu powiem, że musi być to wersja, jak dobrze pamiętam, 2, 4, 6 minimum, bo poprzednie wersje nie będą kopały tego coina, oni mieli forka też i no po prostu od tej wersji dopiero działa. Dokładnie i teraz tak, wchodzimy sobie oczywiście na Simple Mining, wchodzimy sobie do Rig Groups, i co? Dodajemy grupę i co? XMR Stack, tak? Tak. Można to też kopać tym XBRIG-iem. Jest tutaj wyżej, masz. XMRIG. Tak, nim też można kopać. No, XMR Stack. Może następny filmik, jak będziemy robili coś o kryptonajcie, algorytmie, to zrobimy to po prostu dla przykładu na tym minerze. No. Czyli co, wybieram wersję najnowszą, 2.4.7, tak. Cuda 9.1, tak, wybieram sobie tego minera. No oczywiście wpisuję sobie tutaj BitTube i tu sobie, ja to zrobiłbym tak, BitTube na CryptoNight.cc. No i tu musimy wpisać komendę, nie? Tak. Tą naszą komendę. Jest jedna zasadnicza różnica. W przypadku switcha currency musimy wpisać BitTube, a nie CryptoNight. To jest ta zasadnicza różnica, tak? Że tu musi być BitTube wpisane. Wiesz co, ja nie sprawdzałem. Niektóre minery, na przykład ten właśnie RIG, on będzie działał na tym, na CryptoNight, Heavy, na takim argumencie, ale jakby niektóre pule mogły już tak przełączyć pod tego XMR Stacka, że musimy używać currency BitTube, nie? Oczywiście. No i teraz wklejamy tą standardową linijkę config, to co już żeśmy omawiali w poprzednich filmach. Następna część komendy to jest to tube, tutaj zamiast to identyczna linijka, tak jak mówiłeś, jak do ombre, zmienia się tylko tutaj waluta, tak, zamiast CryptoNight jest BitTube, wpiszemy tutaj i wpisujemy port, tak, 5632. No na tym poolu tak naprawdę adres zawsze jest taki sam, zmieniamy tylko ten pierwszy człon, który jakby pokazuje nam tego coina, no i porty, tak? No porty to musimy sprawdzać sobie zawsze na tym, na poolu. Możesz to pokazać jeszcze raz, gdzie to jest. Tutaj oczywiście, jak sobie wejdziemy tutaj w Connect, to tutaj zobaczcie, tak? 5632, midrange GPU
I tutaj jeszcze na jest większych kompaktach możemy tego ostatniego od razu tak, używać, tak, 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 tego 3. No. No, dokładnie. Także tak to wygląda, to wszystko tutaj oczywiście widać, tak. Kryptonite Saber to jest jakiś tam algorytm hashujący. Tup ingres. Tak, bo oni byli na Kryptonite Heavy, tylko zrobili tego tak, forka tak, właśnie. Tak, tak, tak. No i ostatnia rzecz, którą tutaj musimy sobie wkleić, to jest nasz oczywiście adres portfela i worker. W przypadku naszego workera to jest to pierwsza, tak, jak zawsze. W przypadku adresu portfela już ja go sobie skopiuję tutaj stąd. Pach, pach. I sobie tutaj zamiast tego wklejamy adres portfela. Jest adres portfela, gotowa linijka, oczywiście ją będziemy mieli też pod filmem, przykładową linijkę. Dodajemy grupę, jest, wchodzimy sobie w rig list, ustawiamy kopię. I wtedy, jeżeli sobie wejdziemy na nasz pool, tak? To jak wejdziemy sobie tutaj w connect i zejdziemy niżej, to jak sobie wpiszemy tutaj lookup, to on nam znajdzie, tak, ile mamy jakieś tam hashów i tak dalej, tak? O, tu jest, przykładowo mieliśmy przed chwilą podłączoną koparkę, 5 kilo heszy miała niecałe, tak, to wszystko jest, tak, przez 34 sekundy średnio pracowała. Działało, działało. Widać w tej nazwie workera, bo ja tam robiłem kopiuj i wklej i nie zmieniłem tego z innego właśnie, co w poprzednim filmie mówiłem, te W równa się, tego nie skasowałem, no i to właśnie teraz widać na tym przykładzie, że nasza nazwa koparki to jest W równa się test, tak. Powinno być test, chociaż to w niczym nie przeszkadza. No. Czyli dokładnie, właściwie nic trudnego, pobieramy sobie portfel, tak jak mówiłem wcześniej, wybieramy sobie pool, możemy wybrać inny, nie musimy tego tutaj kopać, wybieramy sobie miner, którym to kopiemy, w naszym przypadku był to XMR Stack, simple mining odpalamy i tak dalej. Oczywiście tu możemy sobie poobserwować, jeżeli sobie wejdziemy, zobaczcie na BitTube na wykres, to oczywiście górki były, jak to wszystko miało górki. No ale zobaczcie, że tutaj ta cena troszeczkę nam zawija. Jeszcze niedawno była, zobaczcie, po 3 centy, teraz jest po 8, także jakiś taki wzrost jest, pomimo tego, że to się kopie. No oczywiście nie jest to cena z jakiegoś ATH, gdzie było 40 centów, no. No ale jak widać, kurs nam zawija, pomimo sytuacji na rynku. Co można powiedzieć to po walucie? 384, czyli to tak nie za daleko i nie za blisko. Można kopać. I właściwie chyba tyle. Tu jeszcze raz ta przykładowa komenda minera pokazuje, także myślę, że widz będzie zaskoczony, że ty ten zapytał o to i film się pojawia po 10 czy 15 minutach. To ja mówię, uwaga Abu, to właśnie byłeś ty. Pozdrawiam ze swojej strony, tak. Pozdrawiamy też wszystkich widzów i tych, którzy nie mają problemów i tych, którzy mają problemy. Jak widzicie, idziemy w górę. No, niestety, no, im wyżej w górę, tym mniej nam chcą płacić za film o Bitcoinie, o kopaniu Bitcoina. To nam chcą tylko 10 Bitcoinów zapłacić. Stwierdziliśmy, że za takie pieniądze to nie wiadomo, czy warto w ogóle to robić. Także tak to wygląda. No co, masz coś jeszcze od siebie do dodania? Nie, zabieram się za biosy. Zabierasz się za biosy? No. Jakie biosy? Już wszystko, żeś podobno wszystkie biosy w kartach w regionie zrobił. NVIDIA biosy. Biosy NVIDIA. Nie wiecie? Wy dopiero za rok będziecie mogli biosy NVIDIA. HaPro już w tej chwili zmienia biosy NVIDIA, które są zaszyfrowane, złamał algorytm. Właśnie to, co było w wiadomościach, to tak naprawdę te minery, które tam znaleźli w suszarni gdzieś, to one łamały biosy NVIDIA, a nie kod Bitcoina. Kod Bitcoina już został złamany dawno temu, sam go stworzyłem, więc tego. Także pozdrawiamy wszystkich i do następnego razu. Na razie, hej.